Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy dane na Twoim komputerze powinny być zaszyfrowane? Czy masz na komputerze bazy danych firmowych, bazy danych klientów w plikach Excela, Accessa, jakiejkolwiek formie kryptowaluty, NFT, prace licencjackie, które były kupione albo są przygotowane na sprzedaż, jakieś sprawy sądowe, o których nikt nie powinien się dowiedzieć, Umowy i rozliczenia, rachunki, zapisane hasła i loginy. Niektórzy popełniają ten błąd i zapisują hasła i loginy na komputerze. Proszę tego nie robić. Obrazy, fotki, których nikt nie powinien widzieć? Czy może masz muzykę pobraną z niepewnych źródeł, albo nagrane rozmowy, o których nikt nie powinien się dowiedzieć? Czy może masz filmy, które są nagrane i do wglądu tylko dla zainteresowanych? Czy wśród pobranych plików są jakieś programy pobrane z niepewnych źródeł? Jakieś pirackie programy może są zainstalowane na Twoim komputerze? Coś bez licencji? Jeśli którykolwiek z tych elementów wygląda znajomo. To prawdopodobnie dane na Twoim komputerze powinny być zaszyfrowane. A jeśli używasz laptopa, laptopa, z którym podróżujesz, to laptop musi być zaszyfrowany na wszelki wypadek, gdyby wpadł w niepowołane ręce. Sprawdźmy zatem, jakie funkcje szyfrowania oferuje Windows. Mamy do dyspozycji Windows 11 Pro. Jeśli masz Windowsa w wersji Home, to masz pecha, bo tam wiele istotnych funkcji zostało zablokowanych, więc tam szyfrowania funkcją BitLocker nie uświadczysz. Jeśli masz wersję Pro, przechodzimy niżej, klikamy na BitLocker i pokazują się opcje szyfrowania, możemy zaszyfrować cały dysk systemowy, albo możemy zaszyfrować urządzenie zewnętrzne, czyli np. pendrive'a i to są Jedyne możliwe opcje. Albo dysk zewnętrzny, albo dysk systemowy. Spróbujmy z pendrive'em. Dla bezpieczeństwa naj, najpierw go sformatujemy. OK. Jest sformatowany. I włączymy na nim funkcję BitLocker. Pojawia się w końcu pytanie, w jaki sposób chcę zabezpieczyć ten dysk przy użyciu hasła lub przy użyciu karty inteligentnej. Myślę, że hasło powinno wystarczyć, bo karty inteligentnej akurat nie mam przy sobie. Klikamy dalej. Jak chcesz wykonać kopię zapasową klucza odzyskiwania? Zapisz na koncie Microsoft. Muszę się zalogować, czyli Zabezpieczam swoje prywatne dane i mam wysłać do nich hasło do Microsoftu. To jest chyba jakaś bezczelna kpina. Zapisz w pliku. To powiedzmy jest do przyjęcia, ale nie powinniśmy zapisywać takich danych na komputerze, żadnych haseł ani żadnych loginów. Drukuj klucz odzyskiwania. A najlepiej zapisz go ręcznie w swoim notatniku. Dobrze, drukuj, wydrukujemy to powiedzmy do pliku PDF. OK, klikamy dalej. Zaszyfruj tylko zajęte miejsce. Dobrze, klikamy dalej. Tryb zgodności. Lepsze szyfrowanie. Cokolwiek to oznacza. Użyjmy trybu zgodności, bo powiedzmy, że chciałbym użyć tego pendrive'a na jakimś starszym komputerze. Idziemy dalej. Rozpocznij szyfrowanie. Szyfrowanie zakończone, zamknij. Bardzo ładnie. Teraz przy naszym pendrive widać taką kudeczkę, czyli prawdopodobnie jest zaszyfrowany. Zrobimy wysuń i włożymy go ponownie, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Bardzo ładnie pojawił się nasz pendrive. Kłódka jest zamknięta. Jeśli sobie kliknę tutaj. Pyta się o hasło i jest odblokowany. Czyli działa w miarę łatwo. Oczywiście działa tylko i wyłącznie z systemem Windows i tylko z systemem Windows Pro. Jeśli masz Windows a Home, no to masz pecha. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy zaszyfrować cały system. Dobrze. Włącz funkcję BitLocker. To urządzenie nie może użyć modułu TPM. Ok, mam tu Windows 11 na komputerze z modułem TPM wersji 1.2. A żeby zaszyfrować cały system, Windows 11 wymaga modułu TPM wersji 2.0, w związku z czym musiałbym albo dokupić taki moduł, jeśli będzie pasował na moją płytę główną, albo zmienić płytę główną. Mam pecha. No dobrze. Przesiadamy się na Windowsa 10 Pro, bo wiadomo, że w Windowsie 10 Home funkcja BitLocker nie jest dostępna i spróbujemy podłączyć pendrive'a, którego e, zaszyfrowałem w Windowsie 11. Ok, na początek Windows próbuje otworzyć i uruchomić urządzenie, chociaż jest zablokowane, tak jak zawsze próbuje uruchomić wszystko, cokolwiek byśmy podłączyli. I Pojawia się błąd, ale gdy klikniemy OK, to on znika i widzimy, że pojawił się pendrive i widać, że jest jakaś kudeczka, jest zablokowana. Teraz, jeśli na niego kliknę, to zapyta się o hasło. No OK, i mamy dostęp do naszego pendrive'a, już jest w porządku, czyli możemy zaszyfrować pendrive'a i przenosić go pomiędzy Windows'ami Pro. Windows'ach Home nie będzie działał ani w żadnym innym systemie operacyjnym i to jedyne co udało mi się zrobić. Nie chcę mi się jeszcze raz przez to przechodzić, dlatego powiem jedynie co zrobiłem. Spróbowałem zaszyfrować dysk systemowy w Windowsie 10 Pro. Przeszedłem przez cały proces, gdzie się zrestartował jeden i drugi raz, pytał hasło, zaszyfrował dysk C, ale przy uruchamianiu już się nigdy nie pytało o hasło po prostu uruchamiał system. Więc stwierdziłem, że wyłączę tą funkcję BitLocker i w tej chwili mam odszyfrowywanie funkcją BitLocker i dysk tam wesoło sobie drapie i coś robi, ale w sumie nic się nie zmieniło. Przyjrzyjmy się alternatywie. Wchodzimy na stronę veracrypt.fr, przechodzimy do downloads i tutaj wybieramy sobie Installer dla Windows a 64 bity i zapisz plik. Z ciekawostek skoro już tutaj jesteśmy na stronie pobierania widzimy że programu można używać w systemie Windows można używać na Macintoshu. Można używać w wielu różnych dystrybucjach Linuxa. Można używać na Raspberry Pi w FreeBSD oraz mamy dostęp do Kodów źródłowych, możemy zobaczyć sobie, co tam się w środku kryje. Jeśli ktoś jest dobrym programistą, może dokonać audytu. Yy, możemy tego programu do szyfrowania używać na bardzo wielu różnych platformach, nie tylko na Windowsie Pro. No dobrze, plik się pobrał. Klikamy na niego. OK. Klikamy Next. Akceptujemy warunki. Klikamy Next, Next Install. Windows Fast Startup jest włączony i wiadomo, że czasami powoduje problemy. Ok, wyłączymy. Klikamy Nie. No, nie jest nam potrzebny tutorial, czyli szkolenie, bo właśnie tworzymy to szkolenie. I klikamy Finish. I to cały proces instalacji samego programu do szyfrowania VeraCrypt. Po zainstalowaniu programu na pulpicie powinna być widoczna ikonka VeraCrypt. Uruchomimy program i za pierwszym razem przechodzimy do zakładki Settings. Pierwsza od góry jest opcja Language, Klikamy na nią i z listy przewijamy, szukamy polskiego, zaznaczamy polski, OK i już mamy program w wersji polskiej. I dalej będziemy się wgryzać w ten program już pod Windowsem 11. Przyjrzyjmy się aplikacji VeraCrypt. Uruchamiamy ją i pokazuje się takie okienko. I to jest okienko, z którym będziemy się spotykali za każdym razem, gdy będziemy go używać. I teraz chcemy stworzyć, zaszyfrować coś. Klikamy na Wolumeny i wybieramy Utwórz nowy wolumen. Mamy możliwość stworzenia zaszyfrowanego pliku. Możemy o nim myśleć jako archiwum ZIP, czyli o pliku, do którego możemy chować nasze dane, zaszyfrować bezsystemową partycję lub dysk, czyli możemy zaszyfrować np. pendrive'a albo zewnętrzny dysk, albo partycję niesystemową. Lub zaszyfrować, trzecia opcja, cały dysk systemowy, całego Windowsa. Zaczniemy od pierwszej, najprostszej wersji. Stwórz zaszyfrowany plik. Idziemy dalej. Standardowy wolumen. Idziemy dalej. Lokalizacja wolumenu. Tutaj nadajemy mu nazwę. Tworzymy go tak naprawdę. Klikamy wybierz plik i wrzucimy sobie do dokumentów zaszyfrowany. I nazwę go 4000 MB. Za chwilę się wyjaśni dlaczego. Zapisz taki plik powstanie dalej algorytm szyfrowania pierwszy z góry który jest zaznaczony jest w porządku jest ich więcej później sobie omówimy e, różnice i algorytm mieszający też zostawiamy tak jaki jest klikamy dalej i tutaj wybieramy jak wielki ma być ten plik domyślnie są zaznaczone megabajty ja tutaj sobie wpiszę 4000. Megabajtów. Dalej, hasło. Najważniejsza część to jest zawsze hasło. Musi być długie, skomplikowane, zawierać duże, małe litery, cyfry, znaki specjalne i tak dalej. I tak trzeba je za każdym razem będzie wpisywać, ale e, oszczędzanie na znakach może się tylko na nas zemścić. I teraz ruszamy chaotycznie myszką w okienku programu, żeby wygenerować trochę chaotycznych danych, które będą potrzebne podczas szyfrowania. OK, pasek doszedł do końca jest zielony i klikamy sformatuj. Wolumen VeraCrypt został pomyślnie utworzony. Hura. I klikamy wyjście. W dokumentach mamy plik, który nazwaliśmy zaszyfrowane 4000 MB. I to jest plik, który nas będzie interesował. I teraz co musimy zrobić? W tej chwili w komputerze mamy widoczne trzy napędy, dysk C, dysk D i pendrive, który jest widoczny jako g. Chcemy, żeby tu się pojawił jeszcze jeden napęd, jeszcze jedna literka, i pod nim będą nasze, e, nasze zaszyfrowane dane. Jaka to będzie literka? Wybieramy sobie w okienku Veracrypt. Ja sobie wybiorę literkę Z. Tu się pojawi napęd Z. I teraz pod tą literką Z zamontujemy ten plik, który utworzyliśmy. Czyli zaznaczamy literkę i wybieramy plik. Wybierz plik. Zaglądam do dokumentów. Zaszyfrowane 4000. Jest OK. Otwórz i podłącz hasło. Im dłuższe, im bardziej skomplikowane, tym lepsze. OK. I pojawił się, pojawiła się dodatkowa literka nowy napęd. I tutaj w okienku Veracrypt widzimy informację, że jako napęd Z jest podłączony ten nasz zaszyfrowany plik. I możemy go używać jak zwykłego dysku. Jeśli zajrzymy sobie do środka, to on jest pusty. Ale ja przykładowo wezmę sobie coś z dysku C, jakiś losowy katalog. I wrzucę go tutaj w klej. Ciach. I tak to sobie działa. I teraz chcemy odłączyć ten plik, bo już wrzuciliśmy do środka nasze tajne dane. Czyli w okienku Veracrypt klikamy odłącz. I litera. Tak, i litera dysku zniknęła. Jeśli zajrzymy do dokumentów. Wielkość samego pliku się nie zmieniła. On zawsze będzie miał 4000 MB, niezależnie od tego, ile danych do środka schowamy, on zawsze będzie miał i, i, tą jedną wielkość. Nie da się włączy, włożyć więcej niż 4000 MB, bo taką wielkość sobie wybraliśmy, ale niezależnie od tego, ile tam jest danych, wielkość na dysku się nie zmieni. Teraz, gdybyśmy chcieli go sobie stąd. Kontrolce skopiować i wgrać na pendrive'a, bo chcę go wziąć na pendrive'ie w jakieś inne miejsce. Pandrive. To się kopiuje, trzeba chwilę poczekać. Ok, plik wylądował na pendrive'ie. Teraz powiedzmy, że chciałbym bezpośrednio z pendrive'a zacząć go używać, czyli mam zaznaczoną literkę z. Teraz wybieram plik. Zaglądam sobie na pendrive'a i z pendrive'a wybieram nasz zaszyfrowany plik i klikam podłącz. I mamy literkę Z. Pojawił się dodatkowy napęd, tym razem podłączony z pliku z pendrive'a. I w środku są te dane, które tutaj sobie wygraliśmy. I wszystko wygląda poprawnie. No dobrze, odłącz. Co by się stało gdybyśmy stworzyli wolumen, utwórz nowy wolumen, zaszyfrowany plik, dalej, standardowy, dalej, wybierz plik i w dokumentach sobie zrobię zaszyfrowany 4 GB, zapisz, dalej, szyfrowanie się nie zmienia, dalej i tutaj zaznaczę sobie gigabajty i wpiszę 4. Dalej, hasło. Ruszamy myszką w oknie programu, żeby wygenerować trochę chaotycznych danych potrzebnych do zaszyfrowania. Ok, pasek postępuje z zielony. A sformatuj. I wolumen Veracrypt został pomyślnie utworzony. Ok, wyjść. I teraz w dokumentach. Mamy zaszyfrowane 4000 megabajtów i zaszyfrowane 4 gigabajty, co teoretycznie powinno być tyle samo. Jednak różnią się wielkością. Ten jest trochę mniejszy, ten jest trochę większy. I jeśli chcielibyśmy tego wgrać na pendrive'a, zrobimy CTRL C, czyli kopiuj. I klikniemy sobie na pendrive'a i tutaj zrobimy CTRL -V. Plik 4 GB jest za duży, ponieważ na pendrive sformatowane w systemie plików FAT32 można wgrać plik o wielkości maksymalnie 4 GB minus 1 byte bodajże. Czymś takim uszczęśliwił nas kiedyś Microsoft i niestety wciąż większość pendrive'ów jest formatowana jako FAT32, w związku z czym Potrzebujemy trochę mniej niż 4 GB, 4000 MB jest ok. I przy okazji da się taki plik bez problemu wgrać na każdą płytę DVD, gdybyśmy chcieli zarchiwizować nasze tajne dane, wrzucić na płytę i schować tą płytę gdzieś na półce. Także 4000 MB nas interesuje w tej sytuacji. Teraz spróbujemy zaszyfrować zewnętrzny dysk, czyli pendrive'a. Na początek spróbujemy sobie tego pendrive'a sformatować, tak dla pewności. Ok, formatowanie zakończone. Zamknij i teraz Veracrypt. Volumen, utwórz nowy wolumen. Tutaj wybieramy drugą pozycję. Zaszyfruj bez systemową partycję lub dysk. Ciach. Idziemy dalej. Standardowy wolumen Veracrypt. Idziemy dalej. Wybierz urządzenie. I tu wybieramy sobie dysk G. OK. Idziemy dalej. Stwórz zaszyfrowany wolumen i sformatuj go. Ciach. Algorytm i algorytm mieszający, algorytm szyfrowania na razie zostawiamy takie, jakie są. Idziemy dalej. Wielkość, wszystko się zgadza. Dalej, hasło. Duże pliki. Czy chcemy na tego pendrive'a wgrywać pliki większe niż 4 GB? Powiedzmy, że tak. Chcielibyśmy, żeby był sformatowany w taki sposób, żebyśmy mogli tam wgrywać na przykład duże, fil fi duże filmy. Idziemy dalej. Ruszamy myszką w oknie programu, żeby wygenerować trochę losowych danych. I tutaj możemy sobie wybrać system plików. Program automatycznie wybrał system plików EXFAT żebyśmy zmieścili tam większe pliki. Sformatuj Czy na pewno chcę kontynuować? Wszystkie dane z pendrive'a zostaną usunięte. Tak. I to może chwilę potrwać. Mamy ostrzeżenie od Veracrypt. Proszę zapamiętać, że ten wolumen nie może być podłączony przy użyciu literki G, która jest obecnie przypisana do niej. Aby podłączyć ten wolumen, kliknij Połącz automatycznie w głównym oknie VeraCrypt. Wolumen zostanie podłączony pod inną literą dysku, którą wybierzesz z listy w głównym oknie VeraCrypt. I został pomyślnie utworzony. I wyjście. Ok, co to znaczy? Jeśli włożę tego pendrive'a do gniazda USB i Windows go zobaczy, to zobaczy tak urządzenie. I nada mu jakąś literkę, ale nie będzie w stanie odczytać tych danych. My musimy sobie wybrać jakąś inną literkę, która się tutaj za chwilę pojawi, na przykład Z, i zrobić połącz albo połącz automatycznie. Veracrypt powinien odnaleźć ten napęd i nam go podłączyć. Spróbujmy. I prosi o hasło. OK, mamy literkę Z. Czyli pendrive istnieje w systemie Windows jako G, ale żeby się do niego dostać, trzeba go uruchomić, podłączyć przez Veracrypt i wtedy powstanie kolejna literka w tym przypadku Z. I tutaj możemy sobie zajrzeć i na przykład przekopiować jakieś przypadkowe dane Ctrl C, Ctrl V. OK. Ta drobna niedogodność wynika z logiki albo z braku logiki nadawania nazwy dyskom, urządzeniom w systemie Windows. W innych systemach tego problemu nie ma. I należy pamiętać o tym, że jeśli chcemy takiego pendrive'a odłączyć, wyciągnąć, zawsze, zawsze, zawsze najpierw w okienku VeraCrypt klikamy odłącz. Czy wymusić odłączenie? Tak. I tu znowu Windows e, informuje nas o tym, że coś jeszcze robi z tym napędem. Na no, te komunikaty raczej nie powinniśmy zwracać uwagi, bo Windows zawsze robi coś w tle, o czym nas nie informuje, i wysyła jakieś dane do Microsoftu czy coś skanuje. No, ok, i teraz możemy wyciągnąć pendrive'a, i dobrze by było kliknąć na nim i wybrać wysuń. Ale co się stanie, gdy takiego pendrive'a podłączę do komputera? Okej, okay, Windows zobaczył urządzenie dysku USB-G, ale nie pokazuje jego pojemności. Co się stanie, jeśli na to kliknę? Windows jest zdania, że ten dysk nie jest sformatowany i proponuje nam sformatowanie tego dysku, co by się skończyło tragicznie, bo wszystkie dane byśmy stracili, więc trzeba uważać po podłączeniu Pendrive'a. Jeśli Windows będzie nas informował o tym, że nie potrafi rozpoznać tego dysku i chce go sformatować, anuluj. W okienku Veracrypt wybieramy sobie jakąś literkę. Klikamy podłącz automatycznie. Pyta się o hasło. Trzeba mu przynajmniej minutę dać na to, żeby odczytał wszystkie dane z dysku. I jest, pojawiła się nowa literka. Tym razem wybrałem Y, tak dla fantazji. I tutaj są nasze dane. I to tyle, jeśli chodzi o szyfrowanie zewnętrznego dysku pendrive'a lub zewnętrznej osobnej partycji w całości. Ktoś mógłby zapytać, dobrze, a skoro mam zaszyfrowanego pendrive'a, czy mogę na niego wgrać zaszyfrowany plik i otworzyć najpierw zaszyfrowanego pendrive'a wpisując hasło, a później z niego otworzyć ten zaszyfrowany plik? Spróbujmy. Tutaj mamy nasz zaszyfrowany plik, zrobimy copy, ctrl-c i tu zrobimy ctrl-v. Przekopiował się. To teraz chcielibyśmy go podłączyć jako literkę, powiedzmy, X. Zaznaczam sobie literkę, wybierz plik. Na naszym komputerze wybieramy napęd Y, bo to jest nasz pendrive. Na nim zaszyfrowany plik. Podłącz. Pyta się o hasło. Ok. Wygląda na to, że się udało. I teraz pod literką X mamy zaszyfrowany plik a pod literką Y zaszyfrowanego pendrive'a. Jeśli podłączamy kilka plików, kilka urządzeń, kilka pendrive'ów, trzeba się mieć na baczności, bo można się w tych literkach pogubić. Niestety tak działa Windows. No dobrze, skoro już mamy to co tam mamy, zrobimy Ctrl C. I nasze filmy, których nikt, oj, których nikt nie powinien widzieć. Wrzucimy sobie tutaj. I OK. Wygląda na to, że się udało. Jeśli mamy wiele napędów, żeby się nie pomylić, chcemy to wszystko odłączyć. W okienku Veracrypt klikamy odłącz wszystko. I teraz możemy kliknąć sobie na dysk. Robić w wysuń i możemy wyciągnąć pendrive'a z napędu. Teraz przystąpimy do najciekawszej części naszego programu. Zaszyfrujemy całego Windowsa, cały system. Czyli klikamy wolumen, otwórz nowy volumen. Zaszyfruj partycję lub cały dysk systemowy. Tak. Idziemy dalej. Typ systemu szyfrowania normalny. Klikamy dalej. Zaszyfruj systemową partycję Windows. Tak. Idziemy dalej. Jeden system, mamy tu tylko Windows 11. Idziemy dalej. Algorytmy szyfrowania zostawimy na razie e, tak, jak są. Idziemy dalej. Hasło. Ojej. Co się stało? Ponieważ program VeraCrypt. Zmienia ustawienia klawiatury na standard USA nie jest możliwe wprowadzanie znaków przy wciśniętym prawym klawiszu Alt. To znaczy, że zanim uruchomi się zaszyfrowany Windows musimy wpisać hasło, ale zanim Windows się uruchomi nie możemy używać polskich czcionek, czyli ni, ły, zi, zi, odpada. A ja próbowałem wpisać hasło z polską czcionką, więc nie mogę. Musimy wpisać hasło, w, których, w którym nie ma polskich znaków. Skasujemy to. Dla przykładu, gdybym chciał wpisać moje tajne hasło, nie mogę. L-O, mogę tylko tak zrobić. Powiedzmy 505 i nawiasy. Idziemy dalej. Kolejne ostrzeżenie. Krótkie hasła są łatwe do złamania. Hasło powinno mieć co najmniej 20 znaków. To jest krótkie hasło. Nasze hasło do szyfrowania systemu, w ogóle do szyfrowania, powinno być długie i złożone, ale robimy to tylko na potrzeby demonstracyjne. Czy użyć krótkiego hasła? Tak. Ruszamy myszką w oknie programu, żeby wygenerować trochę losowych danych. OK. Pasek postępu jest zielony. Klikamy dalej. Klucz nagłówka. OK. I teraz tworzymy dysk ratunkowy. W dokumentach. Przeglądaj. Dokumenty. Dysk ratunkowy.zip. Zapisz. Idziemy dalej. Teraz. Musimy ten dysk, ten plik ratunkowy rozpakować na pendrive'a. Podłączymy pendrive'a. Dla pewności, sformatujemy go. On będzie używany tylko i wyłącznie w sytuacji awaryjnej i nigdy niczego innego tam nie będziemy umieszczać. Tak, dla pewności. OK. I teraz to, co wylądowało w dokumentach, czyli ten dysk ratunkowy, to, co jest w środku. Ctrl C trzeba umieścić na pendrive, Ctrl V, w ten sposób, aby to się rozpakowało z archiwum zip i na pendrive był widoczny katalog EFI, w którym tam sobie e, Veracrypt umieścił to, co potrzebuje. OK, gdy to już przekopiowaliśmy na pendrive, klikamy dalej. Zweryfikowano płytę ratunkową, czyli VeraCrypt sprawdził, czy to dobrze zrobiliśmy, bo gdybyśmy tego nie zrobili, pokazałby nam komunikat błędu. Idziemy dalej. Tryb wymazywania. Czy chcemy wymazywać y, jakieś dane? Nie. To robimy tylko na potrzeby demonstracyjne, więc zaoszczędzimy mnóstwo czasu. Bez nadpisywania, idziemy dalej. Test szyfrowania. Spróbujmy. W tym przypadku test przeszedł pomyślnie, komputer podczas uruchomienia pytał mnie o hasło zanim zaczął uruchamiać system Windows 11 i pojawiło się okienko Pretest Completed. Jednak może się zdarzyć, że nie wszystko pójdzie tak jakbyśmy sobie tego życzyli, jeśli mamy więcej napędów w systemie. Jeśli nie jesteś całkowicie pewien tego, co robisz, może lepiej byłoby zostawić operację szyfrowania całego systemu specjaliście. Jednak jeśli pojawi się takie okienko, wszystko powinno być w porządku. Więc klikam Encrypt. OK, i tak dalej. Ostrzegamy. Trzeba też pamiętać, że jeśli szyfrujemy cały system, będzie to miało wpływ na. Szybkość systemu, bo każda operacja, każdy, każdy odczyt i każdy zapis danych będzie wymagał szyfrowania, w związku z czym nasz procesor będzie mocniej obciążony i wszystko będzie wymagało nieco więcej czasu. Ale jak widać, system szyfruje się. Poczekam aż ten proces dotrze do końca i zobaczymy, jak będzie się komputer zachowywał. Po restarcie, po zakończeniu całej operacji. Jak widać zaszyfrowanie całego systemu może zająć dłuższą chwilę, więc tu trzeba się uzbroić zdecydowanie w dużo cierpliwości. Szyfrowanie Windows 11 zakończyło się pomyślnie i system działa poprawnie, chociaż nieco wolniej, ale to zrozumiałe ze względu na to, że każda operacja jest szyfrowana. Wracamy jeszcze raz do opcji VeraCrypt. W momencie wyboru algorytmu szyfrującego zostawialiśmy wszystko tak, jak to proponował sam program, ale warto zwrócić uwagę na to, że w opcjach szyfrowania mamy do wyboru kilka różnych algorytmów i możemy je ze sobą łączyć, czyli dane mogą być zaszyfrowane dwoma lub trzema różnymi algorytmami. Oczywiście przekłada się to na dużo wolniejszą pracę komputera, bo jak widzimy, pierwszy z tych algorytmów działa z prędkością 6,7 GB na sekundę na tym komputerze, na którym w tej chwili to testuję. Następny w kolejce jest 5-6 razy wolniejszy i później są coraz wolniejsze. Wynika to z tego, że ten szyfr jest wspierany sprzętowo. W procesorach Intel Core i w AMD Ryzen są specjalne instrukcje, które wspomagają szyfrowanie tym algorytmem, w związku z czym zawsze będzie szybszy od innych. Co to jest ten algorytm AS? Advanced Encryption Standard zatwierdzony do użytku wewnętrznego przez Agencję Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, m.in. przez NSA w latach 1997-2000. Trwał konkurs na stworzenie bezpiecznego algorytmu kryptograficznego właśnie na potrzeby. Agencji Bezpieczeństwa i ten wygrał ze względu na to, że ma najkorzystniejsze, najmniejsze obciążenie pamięci i procesora. Drugi w kolejności był serpent, który możemy tutaj znaleźć na liście. Jest nieco wolniejszy. Możemy sobie znaleźć na Wikipedii, kto je stworzył, kiedy panowie profesorowie z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych. I zdani tego AS stworzyli panowie z, z Belgii. Johan Demuen i Vincent Riemen. Pewnie zamordowałem ich nazwiska, ale to trudno. Twofish, co można o nim powiedzieć, też przegrał, przegrał ze względu na to, że ma nieco większe wymagania systemowe. Kamelia ciekawa propozycja wygląda na to, że wykorzystywany przez agencje rządowe w Japonii i zdaje się, że zatwierdzony również w Europie, ale tutaj sytuacja jeszcze nie jest do końca określona. I kuznieczyk wykorzystywany przez Agencję Bezpieczeństwa w Rosji, któremu zaufać trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o AES, jest wykorzystywany przez NSA i sprzętowo wspierany przez procesory, ale jak wiemy, NSA lubi maczać swoje paluchy w różnych ciemnych interesach i czy ta implementacja w procesorach nie wprowadziła jakiegoś backdoora, trudno powiedzieć. Podejrzewam, że w większości przypadków dla użytkowników, którzy chcą chronić swój komputer przed zwykłymi bandziorami, jakimiś urzędnikami i naszymi lokalnymi służbami bezpieczeństwa każdy z tych szyfrów będzie wystarczająco skuteczny, żeby chronić nasze dane. Zawsze warto pamiętać, że najważniejszym elementem każdego szyfru jest hasło. Hasło powinno mieć przynajmniej. 20 znaków i kilka znaków specjalnych takich jak T. Okej, okay, to byłoby dość długie hasło razem ze spacjami polskimi znakami różnymi dziwnymi rzeczami. Oczywiście trzeba je wpisywać za każdym razem, gdy chcemy mieć dost uzyskać dostęp do danych, ale jeśli to ma nas chronić, to warto wymyślić trudne hasło i się go nauczyć na pamięć, tak jak się kiedyś uczyliśmy wierszy w szkole. Oprócz tego, można jeszcze użyć plików kluczy. To znaczy, że możemy wybrać dowolny plik, na przykład jakieś zdjęcie, to zdjęcie, czy jakikolwiek by to był plik, zawiera jakiś ciąg danych. Jest on na tyle złożony i skomplikowany, że bez niego przedarcie się przez e, hasło i przez dane z jakiegoś plika, pliku, które są nieznane, jest praktycznie niemożliwe jest poza zasięgiem mocy obliczeniowej współczesnych komputerów. Można coś próbować zaszyfrować trzema szyframi czy dwoma szyframi, wszystko zależy od tego, jak cenne są dane i kto teoretycznie mógłby być naszym przeciwnikiem. A skąd się w ogóle wziął ten program VeraCrypt? Kiedyś istniał program TrueCrypt, otwarto-źródłowy projekt, którego celem było stworzenie właśnie platformy kryptograficznej dostępnej dla każdego, kto chciałby zadbać o swoją prywatność. W 2014 roku nagle niespodziewanie strona TrueCrypt'a została usunięta. W jego miejsce pokazała się taka jak widzimy sierż, siermiężna informacja o tym, że TrueCrypt nie jest bezpieczny i jest niezgodny z Windowsem XP. Jeszcze raz to jest 2014 rok. Informacja zupełnie wyciągnięta, wyssana z palca, nie wiadomo do czego to przyłączyć. I bardzo mocno przekonuje i pokazuje, że zamiast Vera Krypta na e, TrueCrypta, wtedy jeszcze to się nazywało TrueCrypt, używać Windowsowego BitLockera. W archiwalnych wiadomościach niebezpiecznik.pl z 2014 roku mamy informacje na ten temat. Czy maczał w tym paluchy Microsoft, o którym wiemy, że jest rączki wszystkim agencjom bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych? Kto za tym stał i dlaczego próbowano usunąć program TrueCrypt i go zlikwidować i zniszczyć? Plotka niesie, że agencje bezpieczeństwa nie były w stanie przełamać szyfrów, które się znajdowały w TrueCrypcie, dlatego próbowały go utrupić. Na szczęście projekt był otwarto źródłowy i przeniósł się do Francji. I nadal możemy z niego korzystać. A jak to jest z tym Windowsem? Co to jest ten cały moduł TPM, do którego tak mocno zachęca Microsoft i najnowszy Windows 11 nie może się nawet bez niego obejść w nowszej wersji 2.0? Jest to chip który pozwala na przechowywanie kluczy i tworzenie, podobno generowanie solidnych danych pseudolosowych. Jak to działa, czy rzeczywiście to działa, czy warto w to inwestować? Podchodzę do tego z pewnym sceptycyzmem, może na jakichś serwerach, gdzie staramy się zachować integralność danych i chcemy uniknąć ataków z zewnątrz, czy nawet z wewnątrz, albo w sytuacji, gdy zarządzamy dziesiątkami czy nawet setkami komputerów w jakimś środowisku korporacyjnym, tam gdzie musimy kontrolować wszystkich i każdego, żeby to wszystko ładnie wyglądało w dokumentacji, że zaimplementowano zgodnie z wytycznymi, a jeśli coś nie wyszło i nie działa, to zwróćcie się do Microsoftu i spróbujcie walczyć z ich prawnikami, armią, Prawników, która zniszczy każdego. Nie, nie mam do tego wielkiego zaufania, jakoś mnie to za bardzo nie zachęca. Tym bardziej, że pod Linuxem to rozwiązanie Trusted Platform Module jest wdrażane z pewnymi oporami, czyli nie ma jakby jakiegoś sensownego zastosowania, skoro możemy programowo bez problemu większość rzeczy zaszyfrować w taki sposób, że Szansa na to, że ktoś się włamie, jest znikoma. Pod warunkiem oczywiście, że hasło jest solidne. Co jeszcze można dodać o TPM? Wspiera sprzętowo taką wspaniałą funkcję jak DRM. Co to jest DRM? Powinni wiedzieć wszyscy gracze, którzy oczywiście bardzo kochają tą funkcjonalność i to, że. Microsoft wymaga w najnowszym Windowsie sprzętowego wsparcia do DRM, bo na to się to głównie przekłada. Warto sięgnąć pamięcią i przypomnieć sobie, jakie problemy stwarza programowe wdrożenie DRM do tak zwanej ochrony oprogramowania i gier. Więc nie widzę w tym niczego dobrego. I co? To chyba tyle na tą chwilę. Jeśli masz jakieś pytania, problemy czy pomysły, napisz w komentarzu pod filmem. Jeśli szukasz informacji na tematy, które galopująca cenzura usuwa z YouTube'a, na przykład lista stron z torentami, czy w jakiś sposób pobrać muzykę i firmy z YouTube'a, YouTube już mi usunął. Takie materiały grożą usunięciem konta, jeśli dalej będę je umieszczał. Można je znaleźć na mojej stronce waszinformatyk.pl. Zacząłem ją budować, więc wygląda wciąż jeszcze nieco siermiężnie, ale pewne ciekawe materiały można tam znaleźć. I to chyba tyle na tą chwilę. Baw się grzecznie i bezpiecznie zdobytą wiedzą i nie wpakuj się w żadne tarapaty. Cześć.